Szanowni Państwo, to już kolejny odcinek Rozmowy ze Światami, a w sumie tych filmów wszystkich, które już Państwu przekazaliśmy, jest ponad 600. Szanowni Państwo, zastanawiacie się, dlaczego to tak długo trwa, chcielibyście więcej filmów, dajecie wiele propozycji i nie to, że odrzucamy czy nie chcemy, tylko dla mnie i dla nas wszystkich tu jest to duży wydatek energetyczny. A dla mnie połączenie się ze zmarłym to nie jest tak jak włączenie światła. Trzeba potem dużo się zregenerować po takiej rozmowie. Ale robimy to dla Państwa, aby pokazać, przybliżyć, aby oswoić nas wszystkich z etapem, do którego wszyscy podążamy, a więc etapem przejścia na drugi wymiar. Szanowni Państwo, teraz, kiedy mamy już tyle filmów i ciągle robimy nowe, to skala, jaka jest przy oglądalności, nie jest zbyt duża. YouTube, co tu dużo mówić, płaci za te filmy, ale bardzo marnie, więc też jakby paliwa nam trochę braknie. Trzeba by trochę wymienić sprzęty. Chcemy ciągle udoskonalać te filmy i te audycje, bo Rozmowy ze Światami to jest audycja, nie jestem nagrany wizualnie, ale wiele innych filmów, które robimy, to już kamera, to już sprzęt. Dlatego na dole, na YouTube dał taką możliwość, jest takie okieneczko, tam naciśniesz i pisze wesprzyj. I mogą Państwo wesprzeć tam jakiś datkiem nasz film. Państwo czasem piszą, o tyle reklam, ale to dzięki reklamom utrzymujemy się. Ja wiem, reklamy są głupie, durne, no takie są, ale ja ich nie tworzę. A póki co idą jeszcze te filmy, mamy, mówię, ponad 600 filmów. Prosimy, tam jest takie okieneczko, wsparcie, będziemy bardzo Wam wdzięczni. Wszystkiego dobrego z otwartym sercem, dla Was cała ekipa, ja, Grzegorz, składamy serdeczne życzenia i za wszystko po staropolsku, można by powiedzieć, kłaniając się w pas, dziękujemy. Na kolejnym już odcinku Rozmowy ze Światami. Trochę to przerwy minęło, trochę to czasu minęło, ale różne rzeczy pchają nas do przodu, działania, to co robimy, więc nie zawsze na wszystko mamy czas. Ale jeśli podoba się to, jeśli chcą Państwo mieć Rozmowy ze Światem, proszę lajka, suba i udostępniajmy to dla innych. Dzisiaj tak przyszło nam do głowy, znaczy w najczasie, a też i sugerowali nam Państwo, żeby połączyć się, usłyszeć coś od znanego aktora Krzysztof Kowalewski. To bardzo znany aktor filmowy, telewizyjny, teatralny, kabaretowy, radiowy. No, pamiętają Państwo taki kabaret, Panie Sułku, prawda? No to też był tam on. Ale już oddaję głos samemu, jakże zacnemu panu Krzysztofowi. Pierwsze, co słyszę, co przychodzi do głowy, to proszę powiedzieć, że jestem spokojny. Bardzo spokojny i wyciszony. Jakże dobrze być spokojnym, wyciszonym i z przeświadczeniem, że wiele rzeczy zrobiło się dobrze. Jakże dobrze mieć poczucie spełnionego obowiązku i dobrze rozegranego życia. Człowiek sobie zdaje, że nie wszystko jest zrobione tak, jak powinien. Człowiek sobie zdaje także sprawę, że nie wszystkie jego rzeczy są takie, jak powinny, zwłaszcza tutaj. Ale w całokształcie, kiedy siebie ja zobaczyłem,
można było powiedzieć, dałeś radę, nieźle. Przeżywałem różne momenty w życiu, w górę, w dół, w górę, w dół. Przeżywałem także tragiczne momenty, ale nigdy w tych momentach nie zabrakło człowieczeństwa. Nigdy w tych momentach człowiek nie skundlił się, jak to teraz łatwo zrobić dla pieniędzy, jak to teraz łatwo zrobić dla głupkowatej rolki, roli. Ja widziałem tych różnych dziwnych ludzi. Mówię dziwnych, bo trudno to nazwać ludźmi jakimiś wielkiego lotu, którzy potrafili się skundlić. Ale to jest nawet nieładne słowo dla psa, bo pies jest cudownym stworzeniem, pięknym stworzeniem i kundelek jest czymś niesamowitym. Więc nie wiadomo, jak nazwać człowieka, który dla dostania jakiejś rolki, roli, zauważenia potrafił się tak zepsuć, tak poniżyć i tak wślizgnąć nie powiem gdzie. Ale myślę, że w każdej roli życia ludzie potrafią to robić. Jestem tutaj wolny i spokojny. Ostatni czas, kiedy odchodziłem, był trudny, był ciężki dla mnie. Nie mówię o innych. A i człowiek zdrowotnie nie najlepiej się czuł. Można dochodzić, co było przyczyną, co człowiekowi wysiadło, co mogło jeszcze chodzić. Ale to nie samochód, gdzie sprawdza się go na kanale. Człowiek odszedł. Ale najważniejsze zachować swoją godność. Przed samym sobą, w majestacie własnego lustra i przed Bogiem. Można różny mieć stosunek do Pana Boga. Jeszcze bardziej przeróżny stosunek do wiary. Ale On ma jeden tylko stosunek do nas. Kochać nas. I wszystko. A my mamy robić tak, aby zasłużyć na Jego miłość. I też wszystko. Natomiast my bardzo często celebrujemy to w sposób niekoniecznie godny dla siebie, dla innych. Nie jestem wielkim mówcą. Musiałbym przygotować rolę, może bym odegrał kabaret. A nie o to chodzi. Chcę powiedzieć, że istniejemy po drugiej stronie. Czy tego chcemy, czy nie. Ale już w krótkim czasie chcemy tego. Cieszymy się, że możemy być ze swoimi najbliższymi, bo jestem z nimi. Że możemy doświadczać różnych jeszcze dziwnych rzeczy na innych poziomach, bo doświadczam. I cieszyć się miłością Boga, bo ja się cieszę. Chociaż to wszystko można by doświadczać także i na poziomie ziemskim, na poziomie tej pierwszej naszej wędrówki. Ale my bardzo często nie chcemy, a może lepsze słowo, nie umiemy doświadczać tego. I przez to właśnie bardzo często się gubimy, bardzo często gdzieś odlatujemy w jakąś odrealnioną rzeczywistość. Chcę Wam powiedzieć, bądźcie dobrzy, bo warto. Warto być dobrym. Warto poświęcić siebie dla innych, dla dobra. Naprawdę warto. To się tu opłaca. Swoje rzeczy, swoje aspiracje warto czasem wsadzić w spodnie. Gdzieś w głęboką kieszeń. Warto być dobrym. Warto być człowiekiem pełnego serca i oddanym. Nie opluwajcie się nawzajem. Nie róbcie sobie na złość. I nie próbujcie się wślizgiwać za wszelką cenę gdzieś, aby tylko być. Jeśli Cię nie chcą, to nie proś się. Jeśli Cię nie rozumieją, nie staraj się im udowodnić, aby Cię zrozumieli. Jeśli Cię wyśmiewają, nie staraj się, aby Ciebie już nie wyśmiewali. Jeśli Ciebie wyrzucili, nie wchodź z powrotem. Nie warto.
po czasie mojego bycia i istnienia mogę powiedzieć jedno, co jest najważniejsze, zachować swoją godność i honor i nie dać się sprzedać za judaszowe srebrniki, bo one miały jakiś tam zbawienny wpływ na ludzkość, generalnie rzecz biorąc, a my tutaj robimy tylko i wyłącznie w jakiś sposób sobie dobrze. Pozostawiam Wam z tym myśleniem. Idę do swoich dalszych zajęć. Uczę tutaj, uczę się, uczę innych, uczę grać się, uczę pokazywać. Tu naprawdę funkcjonujemy i to całkiem dobrze. No i tu koniec przekazu, więc pozostawiamy to tak jak jest. Jeśli Państwu podobał się ten przekaz, proszę lajka, suba i udostępniajmy. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i do następnego usłyszenia. Dziękuję.